Ladies and gentlemen, welcome. Welcome to yet another Blender Conference 2013. It is my pleasure to invite you to this conference. As you can see on this slide, which is not quite appropriate, I'm a dean of the Faculty of Computing of the Polish-Japanese Institute of Information Technology. Our interest in what Piotr and what you are doing is strengthened by the fact that our friendly second faculty here in Gdańsk is the Faculty of New Media Arts. So as you can imagine, what Piotr and what you are doing is something in between, or something that tries to build a bridge between computer scientists and computing engineers and artists. I hope that this is not going to be the first one. And as we talk about what's on this slide, let me correct two mistakes. One is that I'm not an engineer. I'm a computer scientist, a theoretical computer scientist. Although I do some research in applied computing, in artificial intelligence. And the second mistake is that I think there should be the first yet another Blender conference. We hope that this is not going to be the last one, and that this is going to be part of the technological stream of meetings that we are going to share and to support. This one is, I hope, the first. Talking about the conference, let me say that Piotr is, for Piotr, it's the first conference to be organized, and he has made several mistakes. So, as you well know, Piotr is a supporter of free software. Unfortunately, he extended this idea of things being free also to conferences. And there are no such things like free lunches, and there are no such things like free conferences. Luckily for us, we have good friends. Our Tomek Kowalczyk has found us support in the form of two strong technological partners, the names of which you can see here. And this conference, which is not free, has been made possible thanks to their support, and also to the support of our university. I'd like to also thank yet another partner. Namely, we have a pleasure to be supported by the city of Gdynia. Here I have a letter from the president of Gdynia, which I might even try to read. Unfortunately, in Polish, I'm not going to translate it in real time. But let me also say that I hope that this is also the beginning of a very good and fruitful cooperation between Gdynia and our university. And the form of the support of Gdynia is in this time is that the place at which we are meeting has been provided to us free of charge, which also made the conference plausible. So let me now read the address of President of Gdynia. Dear Dr. Marek Bednarczyk, that's me. Serdecznie pozdrawiam organizatorów oraz uczestników międzynarodowej konferencji Yet Another Blender Conference, odbywającej się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Ufam, że konferencja poświęcona matematycznym aspektom modelowania 3D oraz animacji spotka się z dużym zainteresowaniem wśród wielu środowisk współodpowiedzialnych za awans cywilizacyjny naszego kraju. Ogromny postęp naukowo-techniczny ostatnich dziesięcioleci sprawił,
że wizje futurystów szybko stają się rzeczywistością. Metaforyczny opis świata jako globalnej wioski nie wydaje się już zbyt wielką przesadą. Złożoność stosowanych dzisiaj technologii, bliska współpraca ludzi różnych kultur i języków, głód informacji, ogrom zgromadzonej przez ludzkość wiedzy sprawiają, że najważniejszym motorem rozwoju państw i społeczeństw jest dzisiaj wiedza, a mówiąc ściślej, wyszukiwanie, tworzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie różnorodnych informacji. Honorowy patronat, którym jako prezydent Gdyni obejmuje konferencję, jest wyrazem uznania dla Państwa działalności, pracy nauczycieli akademickich oraz zaangażowanych w to wydarzenie osób. Jestem przekonany, że plon konferencyjnych wykładów i dyskusji stanie się zaczynem dla dalszych działań. Wszystkim organizatorom i słuchaczom, zwłaszcza ludziom młodym, od których zależeć będą przyszłe losy naszego kraju, życzę udanych obrad, owocujących nowatorskimi refleksjami i nowymi odkryciami. Z wyrazami szacunku, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Let me also say that just the same letter has been given to Piotr. Piotr, who is the synonym of Polish Blender Course, the other organizer of this conference, and actually the organizer of the conference, and thanking all the technological partners, let me also mention last but not least, definitely not least, Tomasz Kowalczyk, who has been very active in making these things possible. So thank you, all the partners, all the organizers. That's me, that's him, and all the people involved in this event. Piotr, the floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, dear friends, our guests, I would like to welcome you, and I would like to greet our superior professionals, experts who are invited to this conference. First of all, I would like to say hello to Sebastian Kunig. He went here from Germany yesterday. Also, say hello to Francesco Sidi. He came from Italy. And I would like also say hello to Tobias Genter. Hi, Tobias. And now I can switch to Polish because I would like to invite or greet our Polish speakers. So, witam Bartka Skorupę. Bartku, tam jesteś, ok, widzę cię. Czy jest wśród nas Jacek Herman? Miejmy nadzieję, że dotrze. Również witamy. Miejmy nadzieję, że się pojawi. W dniu jutrzejszym będziemy słuchali wystąpień również Huberta Niećko. Witam serdecznie. Powiem przy okazji, że cała ta konferencja została zainspirowana w pewien sposób przez Huberta, który rok temu zaprosił mnie do Bydgoszczy. Wtedy wpadł mi taki pomysł do głowy, że słuchajcie, skoro Hubert potrafił, to może mi też się uda. Także dziękuję ci bardzo, Hubercie. Okej. Okay. Następna osoba, którą chciałem powitać, która jest nieobecna, to jest Chris Kuhn. Chris Kuhn is absent because he has some troubles in the airports. So I hope he will arrive today. Zobaczymy. Okay. Następną osobę, której chciałem przywitać bardzo serdecznie, to jest Piotr Chlipalski. Przyjechał także Michał Mielczyński. Witamy. Jest wśród nas także Marcin Muszyński. Ukłony. No i mam nadzieję, że jest także Jakub Szcześniak. Jesteś. O! Cześć! Dopiero teraz cię zobaczyłem. Okay, so some words about the organization and our timeline, our schedule, because this program is currently not so up to date. There is some small change right in the beginning. Zmiana jest na samym początku, okay? Musimy przestawić jedną sesję, to znaczy nasi sponsorzy, wspaniali, i to mówię całkiem szczerze, jestem do nich przekonany, poprosili o zamianę jednego wystąpienia. Także jeżeli widzicie ten plan,
to Sebastian Kunig będzie mówił za chwilkę, kiedy tylko skończę, zaraz go poproszę. Natomiast później po półtorej godziny mówienia i słuchania, oczywiście będzie przerwa, wtedy wejdzie nasz sponsor, przedstawi swoje sprzęty, no i później cały plan będzie leciał tak, jak to jest już w programie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zobaczymy, jak to się uda. So I just said that we have some small in the program. Okay, you already know what is going on. I hope so. There is some small another announcement. This is about our competition. You know, this is said in Polish konkurs. This competition will be solved tomorrow. I got already a number of interesting works. So there are also some prizes to win in this competition. Tak jak powiedziałem, może przetłumaczę od razu. Mamy konkurs, który chcemy rozwiązać w dniu jutrzejszym. I ten konkurs pozwoli zwycięzcom odebrać w miarę atrakcyjne nagrody. Pierwsza nagroda, być może najbardziej atrakcyjna, to jest pół semestru za darmo w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może tam wstąpić i zacząć naukę za free, a to jest dość wysokopłatna szkoła, więc oszczędzacie mnóstwo kasy, którą można zainwestować w Blendera na przykład, albo w Fujitsu. Natomiast oprócz tego oferuję darmowy kurs Blendera, który można byłoby w takiej szkole zorganizować na tamtejszych pracowniach. Ewentualnie darmowy kurs Adobe, zrobiony przez Tomka Kowalczyka. Tam stoi Tomek. Tomku, pokaż się. To jest najbardziej w Polsce wycertyfikowany człowiek z Adobe. Ma wszystkie możliwe certyfikaty, być może te, których jeszcze normalnie nie można otrzymać. Tomku, cały szacunek jakby dla ciebie. Zresztą to jest człowiek, dzięki któremu ta konferencja mogła się odbyć. On wszystko ogarnął od strony biznesowej. Następna rzecz to są prezenty od firmy Fujitsu, nagrody rzeczowe. To już firma Fujitsu będzie się martwiła, co wam można dać. Nie spodziewałem się zaraz stać za 40 tysięcy euro, ale może jakiś mały gadżet pamiątkowy byłby na miejscu. No i nie wiem, czy coś jeszcze powinienem dodać, żeby nie przedłużać. Powinienem kończyć już. Ludziska, zapraszam w takim razie następnego wykładowcę. Sebastian Kunig, there is your time.